Beata Gut, ubezpieczalnia. Dziś chciałabym z Wami porozmawiać na kolejny ważny temat, a mianowicie ubezpieczenia na życie. Powiedzcie mi proszę, czy takie ubezpieczenie to według Was luksus, niepotrzebny wydatek, a może coś bardzo potrzebnego i wręcz niezbędnego w Waszym życiu? Każdy z nas ma jakieś zobowiązania. Póki nic się nie dzieje, nie zastanawiamy się nad tym, co by było gdyby. Wszystko tak na dobrą sprawę uświadamiamy sobie w momencie, kiedy coś się zadzieje. Wiele osób opowiada mi o tym, że nie ubezpiecza się na życie, ponieważ ich ubezpieczenie obejmowało kiedyś takie elementy, które w ogóle im się nie przydawały. Czyli osoba na przykład w podeszłym wieku miała urodzenie dziecka, tak? Albo osoba, która nie miała dziecka, miała to urodzenie dziecka w zakresie. To zrozumiałe. Chcemy płacić tylko za to, co jest nam potrzebne. Dobre ubezpieczenie to takie, które daje nam możliwość doboru tego, co jest nam w stanie się przydać. I z czego jesteśmy tak na dobrą sprawę w stanie skorzystać. W ten sposób osoba w wieku 60 lat może wykupić polisę w zakresie na śmierć, inwalidztwo, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu i co najważniejsze, powstanie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Inny przykład, para, oboje w wieku około 40 lat, może śmiało wykupić polisę na rozszerzenie ochrony o pobyt w szpitalu ich obojga, śmierć, trwały uszczerbek, wystąpienie poważnego zachorowania, trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji czy śmierć rodziców. Ale wykluczając już to, czego nie jest im potrzebne, bo przykładowo nie mają dzieci i nie chcą takiej ochrony. Oferowane ubezpieczenia, o których ja mówię, to ubezpieczenie warte. To sprawdzona firma, która jest już blisko 100 lat na rynku, więc oferuje sprawdzone i pewne rozwiązanie ochrony dla każdego. Powiem tak, chętnie poznam Waszą opinię, tak? Jak to bywa u Was, jak to jest z Waszą ochroną, jest z Waszym ubezpieczeniem. Jeżeli masz pytania, dzwoń, pisz, zapraszam do mnie, jestem do dyspozycji. Chętnie podyskutuję na ten temat i chętnie opowiem Wam o tym, na co zwrócić uwagę w momencie, kiedy takie ubezpieczenie na życie chcemy sobie wybrać. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.